Maj to czas, w którym kruchy sojusz majorowo-kononowy coraz bardziej ulega powolnej erozji. Krzysiek stara się więcej nagrywać sam, by dogonić majora z jego psznym jedzeniem, co w efekcie skutkuje rozpadem kompromisu, polegającego na wrzucaniu na oba kanały tych samych wspólnie nagranych materiałów. W tle tego wszystkiego rozpoczyna się poważniejsza aktywność Pawła z Warszawy i walka z sąsiadami. Zapraszam do 5. odcinku Kroniki Uniwersum sezon 2018. 1 maja. Impreza na szkolnej o nazwie Kultura dotarła pod strzechy. Właśnie, niech nasi widzowie, wspaniali ludzie, niech sobie ogółem, jak to się mówi, słuchają tej muzyki, kostu nie ma i ogółem, o, a to maja. Dwa potężne expose Pawła z Warszawy. Próbowałem je tu wrzucić, ale nawet tnąc wychodziło mi 25 minut samego gadania, a są to istotne informacje, więc wrzucę je jako suplement w oddzielnym filmiku. W wielkim skrócie Paweł mówi o tym, jak zajechał na szkolną, by poznać gwiazdy internetu, ale zobaczył, jak żyją, podjął próbę wyciągnięcia chłopaków z domniemanej biedy i chciał małymi krokami zrobić z nich porządnych, pracujących obywateli. Nakupował im węgla, spłacił zaległe rachunki, dał telefony, laptopa i internet, aby zaspokoić te najbardziej palące potrzeby z samego dołu piramidy Maslowa, co miało im dać możliwość zadbania o dalsze szczeble, jak porządek w domu, poza domem, mycie się, pranie, porządne ubranie. Docelowo efektem tych działań miała być aktywizacja zawodowa chłopaków, która jednak nie doszła do skutku. Krzysiek po pierwszych próbach zarabiania lublinem dał sobie spokój, a Wojtkowi rozkręciły się lajty na dobre, przez co miał duże pieniądze małym kosztem i nie chciał się zmieniać. Przy pierwszym expose Paweł bronił chłopaków, tłumaczył, że nie mają jak na Podlasiu normalnie pracować, zarobić i w ogóle to prosił hejterów o zaprzestanie ataków na uniwersum. Drugie expose było już mniej wyidealizowane i bardziej takim trzeźwym spojrzeniem na to, co się dzieje. Paweł przyznał, że im bardziej im pomaga, tym bardziej oni siedzą na czterech literach, bo no cóż, Paweł z Warszawy im wszystko załatwi, przyjedzie i będzie dobrze, więc właściwie po co mają sami robić. Problem z pomocą, jaką chciał nieść na szkolną, był bardzo złożony, ale można wyodrębnić trzy zasadnicze części. Błędne zdiagnozowanie biedy. Paweł mówił o szkolnej z przełomu lat 2017-2018, gdzie moim zdaniem wszelkie problemy z pieniędzmi, które są przez niego zbyt często nazywane biedą, wynikały z własnej niegospodarności i wyrzucania kasy w błoto. To były czasy, w których paczki z jedzeniem, chemią domową, ubraniami, sprzętem elektronicznym i pieniędzmi płynęły szerokimi strumieniami w takim tempie, że nie nadążano ich otwierać. Zresztą na jednym z filmów Krzysiek nawet stawiał drabinkę na paczkach. Wojtek co tydzień robił wysoko opłacalne live'y, a do tego wszystkiego dochodziła jeszcze kasa z YouTube'owych kanałów. Jest to idealny przykład tego, że każdą kwotę można wydać, a pieniądze, które łatwo przychodzą, jeszcze łatwiej się rozchodzą.
i tak naprawdę nie mieliśmy w tym czasie do czynienia z biedą, tylko z rozrzutnością. Bo żeby wydawać na taksówki fast foody, mimo iż w domu były tony żarcia od widzów, to wtedy na takie wydatki zawsze mieli. Ale rachunki były na ostatnim miejscu w liście priorytetów. Dodatkowo warto podkreślić, że tak zwane problemy z pieniędzmi odnosiły się tylko do opłat wspólnych. Major swój internet zawsze opłacał, potrafił zbierać pieniądze i kupować rzeczy. Ale do rachunków za funkcjonowanie domu czy też do węgla się nie poczuwał i w większości przypadków nie miał zamiaru za nie płacić. Krzysiek zaś twierdził, że major powinien mu płacić wszystkie rachunki, więc sytuacja pozostawała w impasie i tak długi rosły, bo żaden nie chciał wziąć odpowiedzialności. A jeśli ktoś uważa, że faktycznie mieli za mało pieniędzy i tak, by utrzymać siebie i płacić rachunki, to spójrzcie na Meksyka. Zarabiał w tym samym czasie zdecydowanie mniej niż oni. Z live'ów i z kanału, paczek właściwie prawie w ogóle nie dostawał, a na braki pieniędzy nie narzekał. I tak wiem, że Meksyk mieszka z mamą. No ale tak racjonalnie, ile ta mama może mieć tej renty czy emerytury? Jestem przekonany, że Krzysiek i Major dysponują razem o wiele większą kwotą miesięczną niż Meksyk i jego mama, więc tak naprawdę tutaj te odniesienie jest bardzo, bardzo wyraźne. Drugą błędną diagnozą było stwierdzenie, że chłopaki nie mają pracy zarobkowej. Otóż pracą zarobkową jest dostarczenie innym ludziom towarów, dóbr i usług, za które ci będą gotowi zapłacić. Krzysiek i Major dokładnie to robili i robią do dziś. Dają unikalne show dla specyficznej i wąskiej grupy odbiorców, która jest gotowa ich w zamian finansować. Nagrywanie w wykonaniu chłopaków jest jak najbardziej pracą i są w tym naprawdę dobrzy. Danie im alternatywy pod tytułem skończycie z filmami i lajtami, zaczniecie oferować usługi przewożenia rzeczy Lublinem, nie było żadną alternatywą. Krzysiek za kółko Lublina z jakichś przyczyn nie chce wsiadać od dłuższego czasu. Nawet gdy OC było opłacone, to praktycznie nie jeździł tym samochodem. Majorowi natomiast ledwo zginają się kolana. Jakby on miał tą pakę Lublina ładować lub rozładować. Paweł uzasadniał, że lajty, paczki i YouTube kiedyś się skończą i wtedy chłopaki zostaną na lodzie bez zawodu i bez niczego. No cóż, mówienie tak do ludzi, którzy żyją właśnie z lajtów, paczek i YouTube'a bardzo skutecznie od kilku lat, to jak walenie grochem o ścianę. Tym bardziej, że oni żyją z dnia na dzień i nie planują żadnej przyszłości, w czym nie ma nic dziwnego. To starzy kawalerowie, żyjący bez zobowiązań. Konon z dnia na dzień może zejść na zawał przez swój tłuszcz, a major przekirać nitro na amen. Więc oni nie przejmują się tym, co będzie za kilka lat. Ba, oni całe lata wcześniej żyli bez lajtów i paczek i jakoś im wychodziło, więc się tego po prostu nie boją. To nie jest dla nich realne zagrożenie. No i trzeci błąd. Nie da się pomóc komuś, kto sam nie chce pomocy. Krzysiek i Major chcieli, żeby im zapłacić za coś, kupić coś, ale nie chcieliby zmieniać im życie. Oni obecnie są w ogóle na swoich życiowych wyżynach. Nigdy wcześniej nie powodziło im się tak dobrze jak teraz. Stylu życia też nie zmieniają. W 2019 roku Krzysiek ma fortunę w porównaniu do roku 2015, a chodzi brudniejszy niż wtedy. Ich nigdy nie interesowały zmiany w życiu i wyraźnie prosili o pomoc finansową, a nie o pomoc w naprostowaniu i powrocie do norm społecznych, które wcale nie musiałyby okazać się dla nich lepszą drogą. Dlaczego? Ponieważ życie w ramach norm społecznych jest dla nich obecnie tak dużą abstrakcją, jak dla nas abstrakcją jest życie na szkolnej. 5 maja. Major wrzuca 3 kilkusekundowe filmy z domu i kościoła o poważnych nazwach. Wygląda to tak, jakby pomyliły mu się przyciski i myślał, że nagrywa długie, fajne relacje,
a wyszły kilkusekundowe gnioty, do których powstały genialne komentarze widzów. Szósty maja. Krzysiek i Major opowiadają żarty. Dzień dobry Państwu. Chciałem opowiedzieć tak ciekawą dla Was o kombatantach. Było zebranie kombatantów. I jeden do jednego pyta się, jak tam na wojnie? Jak tam było? Jak tam wszystko? No i pierwszy dziadek mówi tak. Słuchaj, kolego. Ja byłem w pierwszej armii i na drugiej wojnie światowej, ale nie pamiętam, czy w drugiej armii, w armii, czy na pierwszej wojnie byłem. Nie pamiętam. Drugi dziadek mówi, ja też nie pamiętam, kolego. Nie pamiętam, czy dostałem kulkę między łopatki, czy łopatką między kulkami. Trzecia sprawa. Znalazła się kobieta. A, kobieta? Z oddziału partyzantów. I też mówi. Wojskowa. No, wojskowa. Też mówi, nie pamiętam, czy wystrzyknęła Niemców na dudkę, czy oni wydutkali ją na strychu. Chciałem powiedzieć jeden właśnie taki kanał. Kawał. Kawał. Nie, proszę nie przerywać mi. I przychodzi właśnie Indianin do wodza i mówi Indianin. Dlaczego my mamy takie brzydkie imiona i nazwiska? A wódz mówi, to jak? Żółta strzała to złe jest imię? Nazwisko? Mówi, nie. A następny mówi, że dlaczego? Pędzący bizon. Pędzący bizon. To brzydkie? Mówi, nie, wodzu. Przepiękne. A Indianin mówi do wodza. Wódz odpowiada. Dlaczego? A, przepraszam. Dlaczego właśnie mi zawracasz głowę, Indianie? Psi członku. Dlaczego mi zawracasz psi członku? Głowy. Głowę, taką mi za... Już? Szanowni Państwo, kochani moi, chciałem powiedzieć Wam bardzo, bardzo fajny kawałek. Idzie człowiek, idą lekarze, trzech, młodzi, i sobie rozmawiają, tak po cichu. O, widzisz tego człowieka? A ten jeden do jednego mówi, no widzę. Na co on chory? Jeden mówi, no tak, on chory na burgera. A drugi mówi, nie, kolego, on chory na lumbago. A trzeci mówi, nie, kolego, on chory na jego medinę. A ten człowiek usłyszał, zatrzymał się. Odwrócił się. Odwrócił się do tych lekarzy, mówi tak, panowie,
ani na chorobę Bergera, ani na lumbago, ani na Hanego Medinę, tylko po prostu zesem się majtochy i nie ślepi się w majtochach. Dziękuję bardzo. Również tego samego dnia Kononowicz w dalszym ciągu koniecznie musi pomalować płot, do czego według niego niezbędne jest udostępnienie mu terenu przez sąsiadów. Od ciebie pomalowałem. Szanowni Państwo, kochani, moi, przejdźmy pod Szkolną 19 teraz. Sąsiadka, pan Dariusz Górski ukrywa się i żona jego obiecała... Za granicą jest. Obiecała... On pracuje. Obiecała jego żona, że przyjedzie weekend, sobotę lub niedzielę, dzisiaj, i będziemy rozmawiać. Żona zamknęła się na cztery spusty, jak widać. Kłódka jest zamknięta, proszę bardzo. Bramka jest zamknięta, proszę bardzo. Nie dojść na rozmowę nawet. Ale rozmawiamy. Dwa pisma poszło pod Szkolną 19 do pana Dariusza i jego żony, ażeby ten płot był zdemontowany na czas malowania, żeby ja mógł z tej strony pomalować siatkę swoją. Powinno metr, o taką powinno być o odstąpnięcie dla mnie. Udostępnienie terenu na malowanie siatki. Obiecała żona jego, że... Powiedzieli, że zdejmą. Nie ma. Wałkiem. Wałkiem, a jak nie, to jest duże takie pędzle i plastikowe, wlewasz farbę i to moment. W jeden dzień, jak zaczniesz malować, bo wszystko... Ja się nie zgodzę się, Wojciech, z tobą za jeden dzień. Dobra. Cały sprzęt, cały taki szereg... Ty najmądrzejszy. Nie... Zbóż ten płot, to zobaczysz, będziesz miał sprawę, to nie wypłacisz się. Lubię będziesz mają sprzedać, pismo, wszystko sprzedać. Mają pismo. Nie dotykaj się, bo jeszcze może być... Suche. Mówisz, że ja będę patrzeć. Nie. Pójdzie pismo do zarządu budownictwa na Choroszczanską 31 i pójdzie pismo do policji, komendy wojewódzkiej i zrobię ksero, że ja kierowałem pisma. Wszędzie porobię pismo. Ksera. Swojego ksera. Dalej. Że oni oryginał otrzymali. Było wrzucane przede mnie do skrzynki. Skrzynce nie ma. Pozwól pan. Komendant. Nie ma listu. Żeby list był, to było widać by było, chyba, nie? Widać by było, że list siedzi. Zabrała list mój. Bardzo dobrze. To oznacza, że list przyjęła. Do wykonalności. Nie wykonuję prośby, bo ja napisałem otwarcie, że nie chcę pisać ani do policji, ani do wyższych władz, ale napisałem w ostatnim liście, że oni zmuszają. Muszają sami na siebie biorą haczyka. Sami na siebie biorą bat. Przepraszam bardzo, szanowny ty też państwo. Mnie zmuszasz do wyprowadzania się stąd. I wreszcie ja ciebie, pozbędziesz się mnie. Ja ciebie nie zmuszę do wyprowadzenia. Się. Szanowny państwo, kochani moi, pokój za jeżeli jutro nie będzie zamontowany ten płot, we wtorek, sam wchodzę dobrowolnie. A nie będzie straszny na to policją. Dobrowolnie. Z domu nie można wyjść, nie można iść, ładna pogoda. A może ja byłem na plaży. Może był, a nie wiadomo, a może dymał coś. Poleci od końca do końca piłą moją. Pompką. Od końca do końca będzie ścięty słupki. Tylko zostanie metal w środku. W ziemi. I to metal będę wyrywać z tego powodu, że ja muszę mieć do fundamentu dojścia. Z tego powodu, że i fundament muszę pomalować, dokładnie. Odremontować cały szereg płotu swego. 10 maja. Podziękowanie za paczkę. Życie tym nie zamkniesz. Krzysiowi życzymy ogółem wygranym w wyborach prezydenckich, żeby został wielkim wodzem, tak jak kiedyś Adolf i Józef Stalin. Niech nagra czy Nero żyje, bo widzowie... Ja nagrywałem. Nie, bęben go zjadł. Pozdrawiamy. Tak, szanowny państwo, chcę powiedzieć, już Nero. Pat, garku... No weź, przestań takie rzeczy gadać, ty. Ty na nienormalny człowiek jesteś. Dziękuję, proszę ze mną. Bo pytają, mówią,
że ja zjadł. Czego ty krzyczysz? Co ja chcę odpowiedzieć? Czego ty krzyczysz? Kurwa, knurze! Krzyczy na non stop! Co ja chcę odpowiedzieć? I dziękuję, chciałem podziękować ogółem ludziom za 20 tysięcy subskrypcji mam. Powiedz, że... Przepraszam, proszę się nie odzywać. W taki sposób. Lubisz tylko ludzi obrażać. Nie ludzi obrażają. I dziękuję. 10-11 maja. Afera wiarołomstwa. Major na lajcie dostał donate 200 zł w zamian za wypicie 2 piw naraz. Kategorycznie odmówił. Powiedział, że nie jest żadnym alkoholikiem i nikt nie będzie w niego wmuszał alkoholu. Moim zdaniem byłaby to najpiękniejsza scena w uniwersum. Pokazanie, że każda postać może podnieść się ponad swoje słabości. Gdyby nie to, że dosłownie ze 2 minuty wcześniej, przed przesłaniem 200 zł, autor donata pytał, czy major na poważnie wypije te 2 piwa naraz za 200 zł. I major jak najbardziej ochoczo potwierdził, że przyjmie taki zakład i zachęcił do wysłania pieniędzy. Jednym słowem, major oszukał widzów, ale żeby wyjść z twarzą, oddelegował do picia Krzyśka, który nie cierpi alkoholi i nigdy nie pił od maleńkości, ale dla takiego zakładu postanowił się jednak poświęcić. Tym się narodem. Dziękuję. Zatem jeśli masz honotowe piwa, piwa na rurę, tak jak obiecałeś w zakładzie, za 200 zł, 200 zł. Zakładaj się. To 200 na 200. Zakład. Daj. To będą później mówić jak alkoholik. Bo zaraz 2 piwa widzimy. Majorze, proszę opowiedzieć o tym, jak Krzysztof przebierał się za kobietę. Dostaliście 200 zł za to, żeby wypić duszkiem 2 piwa. Proszę wykonać zakład, bo inaczej będzie pan bez honoru. 3 zł. Ja nie będę, bo ja nie mogę pić. Krzysiek może wypić. Zrobić? No to dobre piwo, to... Tata przyjechał z synem i kupił 4 piwa. Nie wiem, ale... Major, no pij to piwo, ty kurwa, dostałeś 200 od jakiegoś kompletnego idioty, więc teraz się wybiorł z zakładu i je wypij. Pedaje ma. Tylko nie palaj, pany. To Krzysiek będzie pił. Major, no piwo, i on lubi piwo. I zwykła śmierdząca paja 3 złote. Nie piję, ja trzeźwieję i nie piję. Tak właśnie terapeutka powiedziała. Lekarz, psycholog, dzisiaj właśnie rozmawiałem. Jestem alkoholikiem trzeźwiejącym, a nie pijącym. Gdzie ty idziesz? Masz otwieraj i pij. O, żubra! Robert Winnicki Wojtku, masz piękny gejowski kubeczek żółty ze zwierzątkiem jak dla małej dziewczynki, tylko geje piją z takich kubeczków homoseksualnych, ani facet 40 lat nie skupi pani kubka gejowskiego takiego 3 złote. Ja nie piję alkoholu, ale dzisiaj jeden facet, znaczy zrozumiajcie, czy major pije z wepią. Majoru nie można pić, bo jest, wiadomo na czym. Na majory ja to zrobię. Wiesz co? Niech Skala dzisiaj mówił, że jesteś zwykłą kurą, nie? Ja sądziłem, że przesadza, ale teraz pokazałeś, że jesteś zwykłym kurwa frajerem niesłownym. Zobaczcie. Major kompletna, niesłowny złodziej 3 złote. Major, miałeś wypić 2 browary na strzał, daj Boże? Chcesz być trzeźwy, by o Krzysiowi pani major gejowej. Major oszust i pana a wozę idiota 3 złote. Ale wyglądaj 3 złote od ciebie, frajerze. Rytutus nie pije od maleńkości 2006 roku 3 złote. Ale ja tu się założyłem z jednym facetem. To jest na najwie. Spójrzcie co napisał. Czy major pije 2 piwa? Major nie może pić, od razu mówię. Za majora ja dzisiaj piję. I muszę to też wypić. Major, jesteś oszust i męska dziwka, jesteś facetem, męską dziką i świnią, kurwa szmatą, nie wywiązałeś się z zakładu, a dostałeś 200 zł. Ja to ja niego dam chyba te 200 zł.
Kto nie zapłaci, kurwa, tacy, kurwa, jesteście mądrzy, niech za internet, kurwa, płaca. Teraz to budy by się 15 zapłacić. 3 złote. Ta nagrywa? Ja muszę za wszystko płacić. Major Gajmek Sicano miał rację co do was i Meneleni. Alkoholicy Konaty to od maleńkiego z ojca piłeś spirytus i Polaków sprzedawałeś, a major w tym czasie stał pod mostem i chlał alkohol. 3 złote. Pieniło się troszeczkę. Ale zaraz kończę. Muszę. A co chcecie zobaczyć Karolinkę? Karolinkę, wej! Nie przynoś żadnej królinki, ja nie chcę żadnego bana. Za 100 złotych za kolejne dostaję. Wygrane mam 200 złotych u panie ciebie. Panie majorze, czy to prawda, że podczas pobytu w zakładzie karnym spożywał pan posiłki na desce klozetowej i nosił nasze alfabety? Zmuszają mnie do picia alkoholu, ale takiego czegoś nie ma. 200 zł, że dwa wypiła na wizji. A byłem, wypił Krzysiek. To sami będziecie. Ja nie jestem żadnym po prostu alkoholikiem i nie będziecie mi zmuszać do picia żadnego alkoholu. Wcześniej nie wylewałem nawet i wódkę, nie wódkę, po prostu nie ma takiego czegoś, że ja mam pić. O, pan pijak wstał. Ale ja pierwszy raz tak to zrobię. Pierwszy na wizji. A ja zamiast piwa, a super sobie mleczno zrobiłem. 13 maja. Poradnik poszukiwaczy skarbów, część druga. Kochani, jak idziemy do lasu, sobie ładną pobudkę i sobie chodzimy w lesie i zbieramy stare monety, stare różne po wojnie rzeczy i wykrywamy. Idziemy na taki. Tu musi piszczeć, ale nie jestem zaprezentowy, żeby piszczało, ale z Wojtkiem idziemy na dwa wykrywacze. A jak kobietę chcemy odkryć, to na dwa baty odkrywamy. Razem, wspólnie odkrywamy. Dziękuję bardzo. Tego samego dnia kolejne żarciki. Sekretarka zaszła w ciąży. No i co? Poszła na urlop macierzyński. No, a prezesi i wiceprezesi zebrali się, pomyśleli sobie, ta poszła na urlop macierzyński. To trzeba dać do ogłoszenia, żeby zatrudnić nową sekretarkę. Żeby była coś, prowadziła sekretariat. Bo musi prowadzić sekretariat. Czy u prezesa, czy u wiceprezesów. No i zgłosiło się 100 kandydatek. A ogłoszenie dali takie, że musi być lat 20, 10 lat stażu pracy, znajomość języków obcych, francuskiego, biust czwórka, blondyneczka, długie nogi, a włosy do pupy. No i sekretarz. Zebrali się na zebraniu, wybrali tą sekretarkę nową. No, chcieli wszyscy prezesi, prezes siadł i wiceprezesi. I pytali się u tej sekretarki: pani kochana, ile pani chce zarabiać u nas w tym przedsiębiorstwie? Ona mówi: 20 tysięcy złotych. A prezes zabrał głos i za głowę się zdziwił się, mówi: pani kochana, u nas, prawda, jest duże przedsiębiorstwo, jest duży i mamy pieniążki i tak dalej, ale nawet nie zarabia tyle u nas księgowy nawet, proszę państwa. No, a sekretarka odpowiedziała prosto: jeżeli państwo nie dacie mnie, a co pani wymaga jeszcze? No, chcę zarabiać około 20 tysięcy złotych. Sekretarka powiedziała, a ten prezes powiedział, tak jak powiedziałem naprzód, że u nas nawet księgowy tyle nie zarabia na takim stanowisku. A sekretarka odpowiedziała:
jak nie dać tych pieniędzy dla mnie, to cię pieprzę księgowego swego, a nie mnie. Teorie płaskiej ziemi w wersji Kononowicza, czyli nieudany plagiat majorskich wynurzeń. No to jest ziemia. I każdy mówi, że ziemia jest okrągła. Jak się okrągła? Nie. Płaska. Bo jeżeli ziemia byłaby taka, to tu ludzie pod spodu i teraz zeszyt spadaliby. Niczym nie chodziliby, tylko spadaliby. Na do dołu jakoś, do wody czy gdzie. Tu chodziliby, a tu ziemia by się wyginęłaby. A jak ziemia jest płaska, tak jak ten zeszyt, o, jest, to ani z tej strony nie spadnie, ani z tej strony, bo człowiek idzie normalnie, o. 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 Ziemia była płaska, jest płaska i pozostanie płaską, bo nigdy ziemi okrągłej nie ma. Kononowicz na drabince i maksymalnym zoomie podaje oficjalne wymiary płotu nieludzkiego. Rozpoczyna się krótka dyskusja ze słabo słyszalnym Kargulem. Ile mogłem, tyle podgłośniłem. 2,30 ma. Proszę bardzo. Nawet więcej jak 2,30. Nie, 2,30 ma, równo. Proszę bardzo. A jest przepis, mówi, budowa, że musi mieć tylko 2,20, 2,30 płot od mego ogrodzenia, a do tego ja chcę dobrze zrobić. Z tej strony zabezpieczyć siatkę, pomalować i ze swojej strony chcę pomalować. Ja nic nie chcę złego zrobić. A taki mur to zginie. Zginie. Za niedługo zginie. Będziecie Państwo widzieć, jak przyjedzie dźwig. Jak przyjedzie dźwig od kolegi mego i będzie rozbierać ten murowany płot, że skończy się z takimi betonowymi murami skończy się. On mówił, że o, a tam jeszcze wyższy widać, tam jest ponad 2,30. 2,45 jest jeszcze wyższy. To będzie wyższy od tego. Płocik masz. Panie Andrzeju, czeka płot na rozebranie. Który czeka? Wiesz pan, bo to za wysoki. Zajrzy pan do przepisów budowlanego prawa. To wiejesz. Tak, proszę pana. Kupek pomalowałeś mój od tego. I proszę pana, ma być to... wtedy ja wejdę na posesję i pomaluję. Trzeba będzie zobaczyć inaczej. O, a tu w okno coś jajkę rzucił nawet. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ktoś weszedł na posesję i rzucił. Na pewno stanął z daleka, tło, wychylił się, walnął i koniec. Bo to jajko jest. Gniłe jajko to jest. Wszędzie pomaluję, żeby było pięknie, ładnie. Żeby zobaczyli, że mój dom jest inny. Że robi się inny dom, inne posiadłość, inne wszystko będzie. Kononowicz wbija na festyn strażacki i nagrywa strażaków mimo ich wyraźnego zakazu. A co tu straż pożarna robi, proszę pana? Tutaj? Tak. Przyjechała na festyn pokazać, jaki ma sprzęt. Jaki ma sprzęt, tak. A z jakiej... Ma pan pozwolenie na nagrywanie? Dzień dobry. A jakie jest straży pożarnej jesteście? Jesteście osobami publicznymi, mam prawo nagrywać? Ustawa tak głosi, proszę pana. Z jakiej straży pożarnej jesteście? No ja nie życzę sobie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Z jakiej ratownictwa jesteście? Jesteśmy z grupy ratowniczej, proszę nagrywać. Jesteście osobami policja, publicznymi. Policja, słowo publiczne. Mam jesteście, prawo. Jeszcze raz tą stronę kamerę panu i zabiorę panu. Proszę? Jeszcze raz. Kamerę, zaraz to zabiorę. Proszę bardzo. Proszę do kamerki. Pan tu pracujesz? No, ja muszę pracować, bo muszę. Ile lat? No, już co najmniej z 19. A ile zarobku masz pan? Wie pan, z początku miałem 7 tysięcy, a teraz... A teraz? Mam tak mniej więcej do... No? Do 12. A pan, przepraszam, to pan kto jest? Ja? Tak. Ja jestem Kononowicz Krzysztof. Prowadzę... Tak, proszę wyłączyć kamerę, bo ja najpierw trzeba się przedstawić. Że... A, dziękuję bardzo. Żeby. 15 maja. Kononowicz otrzymał odpowiedź od ministra budownictwa, że płot jest nielegalny i nieludzki, więc z tej radości zaprasza swoją kobietę do Białegostoku. Jednocześnie informuję, że budowa płotu betonowego o wysokości 2,30 nie była zgłaszana w tutejszym organie. Nie zgłosił. Kargul. Nie zgłosił Kargul postawienie nawet o pozwolenie, żeby coś takiego było. Niższe pismo stanowi jednocześnie zawiadomienie wynoszące podanie o przekazaniu sprawy do właściwego organu, o którym mowa w piśmie artykuł 65, paragraf 1 KPA z upoważnienia prezydenta miasta Anna Małgorzata Orłowska, dyrektor Departamentu Architektury. Teraz chcę bardzo podziękować dla widzów za to, na zakończenie, z całego serca, że nie stwieraliście duchem swoim, daliście otuchę, nadzieję do życia i do życia i miłości i nadziei dalej żyć. Poszło jeszcze pismo o pomalowanie płotu z architektury. Wysłał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i wojewódzki do prezydenta miasta też. I co się wypowie? Prezydent miasta Białegostoku Tadeusz T. I chcę bardzo pozdrowić na kanale jedną dziewczynę swoją, panią Dorotkę ze Świecia. Fajny liścik napisała. Tylko powiem w skrócie tak. Zapraszam ciebie, kochana. Była rozmowa z tobą dzisiaj przez telefon i przyjedziesz, zapraszam ciebie z całego serca, prowadzę ciebie po całym mieście, będę prowadzić, gdzie tylko będzie można, a ty przyjedziesz, wiem, że samochodem. Powiedziałeś, jakim samochodem będziesz i zapraszam ciebie serdecznie z całego serca i pozdrawiam ciebie i twoją mamę, tatę, brata, siostrę twoją, wszystkich, twoją całą rodzinkę pozdrawiam. A tobie przysyłam gorące buziaczki. Tam gdzie chcesz, Dorotka kochana. Całego serca cię jeszcze raz pozdrawiam. Szczęść Boże tobie, Dorotka. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Konduktor jedzie pociąg z daleka. Na majora nie czeka, konduktorze z Bydgoszczy. Zabierz mnie do Choroszczy 2,68 zł.